Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam z kolejnym odcinku Planet Craftera. Kochani, no widać, że już nam ta woda powoli się tutaj zbiera, nie tylko tu zresztą. Zbiera nam się również żelazo, tytan i tym podobne, ale... O, wielką mowa, reaktor jądrowy T2. Kochani, mamy delikatny progres. Zrobiłem tutaj to przejście wtedy, w poprzednim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, zrobiłem sobie tutaj również już skrzyneczki. I oczywiście crafting, żeby móc to szybko wszystko craftować. Poprzynosiłem sobie również ten większy crafting. No i będę chciał dzisiaj również zmodernizować tą część naszej struktury, więc pozbieramy sobie fasolki i resztę na pewno. Wszystkie nasionka, nie nasionka. Będziemy musieli się niestety tego pozbyć. Tą biokopułę również rozwaliłem już w tej chwili, więc jej już nie ma. To sobie na razie zostawimy. Musimy poniszczyć wszystko z tej strony. No tak wyszło jak wyszło, no trudno się mówi. Więc zaczniemy od podgrzewaczy. Trochę tego nam zostało. Pyk. Spoko. To już mamy. Teraz tego miejsca mamy aż nadto, bym powiedział nawet. Ale spoko, przyda się zawsze, więc no problem. To sobie również zniszczymy. I tak, tu będzie przedział pierwszy, to nam nie przeszkadza w żaden sposób, ale jeszcze niestety musimy no na chwilę wstrzymać produkcję, całkowicie produkcję musimy wstrzymać. Kurde. Shiro. Pytanie, czy teraz wstawisz. Dobra. Zostawimy sobie to, musimy jeszcze wejść na górę i niestety przerwać chwilowo produkcję, bo musimy zniszczyć niestety wszystkie panele, etc. Bardziej teraz będę chciał już zainwestować oczywiście w atom. Zobaczymy, czy tam w ogóle gra pozwoli na to. Czy będziemy mieć tyle stópek naszych kochanych. Jak nie, no to niestety już będziemy je robić, no bo tam już nie chce mi się nawet lecieć. Dobra, to też sobie zniszczymy. Wiem, że niedawno zrobiliśmy dopiero, ale... No ale bywa. Ale dziwo, jeszcze prąd mamy. Ale co prawda też nie mamy żadnych podgrzewaczy, nic z tych rzeczy, no. Wow, dobra, trochę surowcy tu już mamy. No mówię, taki się bałagan w tej bazie już zrobił, że naprawdę, no już trzeba było tu robić, no maskę po prostu. No i w końcu prąd siadł. I tak długo wytrzymał. No to już naprawdę nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca powoli. Prawda to chwilowe, no bo niszczymy jakby nie patrzeć wszystkie struktury, które były tutaj. Na samej górze. Rozbierz drabinkę. Wow. I zabrakło mi miejsca i wszystko pewnie wylądowało na dworze, prawda? Standardo. Tu skrzynki nie poopisywano oczywiście, bo nie zdążyłem tego zrobić. No dobra, no musimy to wrzucić tutaj. Nie ma innej opcji. A surowcy nie marnuje. Nie. Nie ma takiej opcji. Dobra, ten przedział sobie również rozbierzemy. Niski poziom nawodnienia, wypijmy sobie wodę. Mam nadzieję, że ona się już zgromadziła. Na szczęście się zgromadziła. Okej. W takim razie zostały nam jeszcze dwa przedziały. Tylko tak. Musimy zniszczyć to. Nie chciałem tego zrobić, ale okej. No i nie mamy wyjścia teraz. Ale to nie szkodzi. W żaden sposób nie szkodzi. O ile ma miejsce, kurde. Ten przedział jeszcze rozbierzemy i teraz możemy zacząć już w końcu robić normalne przedziały mieszkalne. Super stop, no to się naprawdę odbije na nas, że tak powiem. Tytan. Super stópki. Ja się teraz znajdź, kurde, jak to wszystko porozmieszczane.
O, tu jest dużo super stópek. Chodźcie, chodźcie do tatusia. Dobra. Dwa, jeszcze jedno tu. Nie wiem, czy zaraz coś nie wlecimy. No właśnie, tak jak myślałem. Że w coś wlecimy. Dobra, ale to nie szkodzi. To sobie zrobimy wyjście. To są te wiatraki. Turbiny powietrzne. To już prądu nam dużo nie daje, więc też się możemy tego pozbyć bez problemu. Bo to było teraz pojedyncze chyba, tak? Tak, czyli została jeszcze jedna podwójna. Brakuje tytanu. Brakuje titanum. Znajdź tytan, człowieku, teraz. I tak się więcej nam przyda tego tytanu. Niż w takiej małej ilości. A tu był tytan. Pyk. Fajnie. Pyk. Nie tak to miało wyglądać. No ale widzę, że gra nie chce się z nami tutaj zgodzić. Robi to po swojemu. Dobra, wyjdziemy po prostu i sobie zbudujemy. No problem. No problem. Ej. Gro, halo. Czemu ty mi to robisz? Ja ci mogę w inny sposób to ogarnąć. Też nie ma problemu. Jednego żelaza zabrakło. Really? Jaja sobie robicie. Teraz będę szukał żelaza w nocy po ciemaku. Aż ty wredna, gro. Dobra, inny pomysł mam. Inny ma pomysł. Zrobimy to tak. Tak. Teraz biurka. I przejście w ten sposób. Tu nam się tworzy bardzo fajny taki zakątek, który będziemy oczywiście wykorzystywać pod farmy i tym podobne. No i tu już będziemy zaraz zakręcać i robić tutaj zwykłe wejście, no. Wiem, że teraz ta reformacja trochę po dupie dostaje, ale... No coś za coś, kochani. Dobra, znów super stópki. Trochę ich potrzebujemy. Trochę żelaza. No chyba super stópek to my już nie mamy. Uch. Żebym wszystkie super stópki wykorzystał? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mega niedobrze. Dobra, to są jeszcze jakieś, no ale nie będziemy mieć w ogóle zasilania za chwilę. Za chwilę nie będziemy mieć zasilania w ogóle. Tak, tu pojedyncze jeszcze, tak? Dobrze mówię? Tak, tu pojedyncze. Właśnie, tylko tutaj nam to zaczęło robić w zły sposób, no ale okej. No problemo. I tu już nam ostatnie zostało do zrobienia w ten sposób. Tylko nie mamy żelaza. Nie mamy żelaza. No i dlatego właśnie też chciałem zrobić te platformy, które tutaj będą potrzebne. Właśnie do tego, żeby można było tam normalnie chodzić. Żeby tam było można normalnie chodzić. Żelazo. Tytanu to już pewnie nie ma. Zaiste nie ma tytanu, tak jak myślałem. Samo żelazo zostało. Tamisieńkie żelazo. I tu się narodził problem. Tu się narodził problem, bo zabrakło nam tytanu. Będę musiał niestety iść i dorobić. Znaczy dorobić, doszukać.
No tu już jest zrobione, dobra. Tak zarąbałem w akcji trochę. Czy mnie czkawka złapała, przepraszam bez za to. Przepraszam bez za to, dobra, tytan jest. Tytan na szczęście jest, zobaczymy jeszcze jak ten nasz progres tutaj idzie. Teraz się zatrzymał, ale czy my już możemy zabrać te surowce, które były pod wodą? Bo wiem, że można je zabrać, tylko musi minąć trochę więcej czasu. Musimy się zanurzyć po prostu. O, właśnie coś takiego. Jak widzicie, w tej chwili możemy już zbierać. W tej chwili możemy już zbierać to bez problemu. O, żelaza nie chcę. No chyba wziąłem. Ja się pogubiłem niestety. Nie wiem dokładnie gdzie to było. Tytan. Żelazo. Magnes, jakieś pierdółki. Jesteśmy pierwszym rekinem na tej planecie. Nie mówcie, że to zniknęło. Zirytuje. Zirytuje się i to na maksa. No kurka, wódka nie ma, no. Wow, ile tytanu. A nie, to żelazo. To żelazo nieszczęsne. No nie ma. Zaniknęło, no. Niestety. Bo to by było widoczne, że nawet stąd. To w ogóle tu skrzynia jest tej. Jej nie widziałem. Dobra, zjedzmy sobie. Kapsułka tlenowa. No, możemy sobie umrzeć bez problemu. Chyba lecą rakiety. Tak, lecą rakiety. Gdzieś tu widziałem jeszcze. Kurde, no widziałem jeszcze tytan. Chciałem po niego jeszcze skoczyć. O, tu jest. Pełny ekwipunek, dobra. Wracamy na swoje pierdolamento. No i to chyba tylko burza peskowa. Nic nie leci. Niestety nic nie leci. Skoro już tu jesteśmy, to sobie dokończmy naszą bazę. Która oczywiście nie może być zakończona, bo jest po złej stronie. O. I pyk. I tak to właśnie będzie, kochani, wyglądać. Sobie tu jeszcze wejście zrobię z tej strony. O. I tu będziemy mieć nasze takie generatorki i tym podobne. Fajnie to wygląda. Jestem zadowolony. Tu jeszcze jedno wejście możemy zrobić, ale nie mamy krzemu. Co potrzeba do fundamentu żelaza dużo. No to teraz zróbmy ten fundament. No już jak tu jesteśmy. Napijmy się wody. Wody. Dobra, super stópki możemy na razie tu odłożyć, bo już nie są nam potrzebne. Kobalt w sumie też. Wolę jednak to zostawić. Znów będzie teraz płacz o fundamenty, nie? Znaczy o żelazo, nie o fundamenty, Boże. To byśmy też sobie rozebrali. Shiro, pięknie zrobiłeś. Pięknie to zrobiłeś, Shiro. Aha, tam się nie dostaniemy. No problem, zaczniemy od tej strony. Co ci tu przeszkadza niby? O. I zaczyna mieć to jakiś sens. Zaczyna mieć to jakiś sens, naprawdę.
Cyk. Tu. I tu. Jak z żelazem stoimy? No już go trochę brakuje. Dobra. Już sobie zakręcamy. No już w końcu nie będziecie mogli krzyczeć, że jest brzydko. W końcu nie będziecie mogli krzyczeć, że jest brzydko. Brzydko nie będzie. O. Kurde, tego żelaza sporo mieliśmy. Dwie sztuki. No i tu będziemy mieć ładny taki podejścik, dobra. Więcej żelaza, więcej żelaza. Dwie sztuki, no tak bez szału. O, tu jest jeszcze więcej żelaza. No ja będę płakał, kurde, że nic mi się nie rusza i że nie mam żelaza. Kolejne żelazo. W sensie mówię o terraformacji oczywiście, żebyście sobie nie pomyśleli. Że mi się nic nie rusza. Dobra. To będzie taka nasza bezpieczna strefa, jeżeli chodzi o różne złe rzeczy. Dobra, zweldowało się. I koniec, nie ma żelaza. Nie no, serio, to będzie zarąbiste. Tu będziemy mogli sobie bezpośrednio też w górę oczywiście robić budynki. To nie przeszkadza w żaden sposób. Tylko tak, no teraz Shiro nie ma żelaza. Shiro nie ma żelaza. A tu mu się nic nie wydobywa. Oh shit! Nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym, kochani. Ale jestem lama. Nie pomyślałem o tym. Czemu na razie nie chcę? Dajcie mi żelazo. Dużo żelaza. Że tak powiem, przegrałem wszystko. Ale do reaktora jądrowego nie potrzeba w teorii żelaza. Teorii, no dobra, i tak się przyda go wydobywać. Wydobywać ogólnie. Żelazo. Tu też. To jest tytan. O, tu jest ten iryt, który został, to jest świetnie. Też się przyda. No nie pamiętam, czy przypadkiem iryt nie był potrzebny do super stópek. Być może. Żelazo. Kurde, no jestem ciekaw, gdzie ja ten iryt zgubiłem, czy on się rozpuścił w tej wodzie? Czy iryt jest rozpuszczalny w wodzie? Nie wiem. Tego nie wiem. To jest już płycej. Trochę tego żelaza już mamy. A stąd go nie możemy zabrać, no nie. No nie. Tytan. Tu jest żelazo. Czemu chodzę za zatarkę włączoną? Dobra. Tyle starczy, jeszcze trzy niby, no. Dobra, ale na razie tyle starczy. Energia. Potrzebujemy energii. Dużo energii. A ja sobie tutaj zrobię jak człowiek fundament. Bo mnie to irytuje. I ludzkie schody.
Chyba mi zeszło delikatnie. Dobra, trudno. I tak, co potrzebujemy do reaktora jądrowego T1, bo na T2 to na razie nie mamy co liczyć. To... butelka wody. W ogóle to były te przedmioty. I super stópki. Które oczywiście zabrałem. Które oczywiście zabrałem. Ale to były jakieś super stópki chyba jeszcze. Już ich nie ma, nie? No były chyba super stópki. Wszystkich nie mogę wykorzystać. No właśnie, są. Są super stópki, spokojnie. Ale i tak mi chyba nie wystarczy tego wszystkiego. Jednej super stópki mi zabrakło jeszcze na drugi generator. Super stop. Kobalt, magnez, krzem, aluminium, wszystko jest potrzebne. Puck mi. Puck mi. Już. Tytan jeszcze. Lerny tytan. Gdzie ja tytan wsadziłem? Tu tytan wsadziłem. Robimy ten drogi stop. Aluminium. Aluminium dwa razy. Kobalt. Kobalt razy 3 możemy wziąć nawet. Krem też. Aluminium jeszcze jedno też możemy wziąć. Dwa tytanu. Magnez jeszcze, kurde, zapomniałem o magnezie. Szczęście było go sporo. Na szczęście było go sporo. Dobra, kolejna woda. I kolejne super stópki. O. I pyki, dwa generatory stoją. I dwa generatorki stoją. Tu sobie staną kolejne dwa. O, jeszcze niestety nie mamy prądu. Jaja sobie robicie. Tyle generatorów. Tyle generatorów. Kurde, normalnie będzie odcinek zbudowania dzisiaj cały. Na maksa. Kobalt, krzem, magnez, aluminium. Ale to tylko na jedną, kurde, zapomniałem się. Trzy są. Jest. I aluminium też 3. Dobra, 3 stopy mamy, jeszcze 2 butelki wody. Niski poziom nawodnienia, woda nam się nie zbiera, przypominam. Woda nam się nie zbiera, cholera jasna. No, ruszyło barachło. Zasilanie przywrócone. Terraformacja rozpoczęta na nowo, na szczęście. Nie powiem. Było blisko. Było blisko. Tytan, żelazo, krzem. Żelazo, tytanu oczywiście znów nie mamy. Oczywiście, że nie mamy. Napijmy się. No tu jeszcze jedna stópka była. El Titano nam potrzebne. Zobaczmy, czy przypadkiem ten iryt tam się nie zebrał. To też może być spoko. Tam zazwyczaj się właśnie takie śmieci zbierają, więc dla nas to jest na propsie. Dobra, to wezmę, jak będę wracał. Może aż tak się woda nie podniesie. Właśnie nie wiadomo, czy takiego poziomu się woda podnosi. To jest ciekawe. Dawno mnie tu nie było. Trzy irydu. Lipa.
to akurat te nidyce sobie pozbieramy. Akurat na tyle miejsca mam. No, akurat tyle miejsca mam. Tylko stoi w powietrzu. Nie, no, ale znacznie lepiej to wygląda. Jeszcze jakieś sobie okna porobimy. To w ogóle będzie bosko. To już w ogóle będzie bosko. Czy coś zebrało? Magnes i krzem chyba, tak? Nie, nie krzem. Kobalt, przepraszam. To był kobalt. Dobra, możemy sobie zrobić tu kolejne drzwi do wyjścia. Lepiej już to wygląda, nie powiem. Tu mamy jedno, tu mamy drugie wyjście. Zrobimy sobie jeszcze tu jedno wyjście. Tu sobie zrobimy okna, co mi tam? O, elegancko. Więc nasza baza coraz lepiej wygląda. Coraz lepiej nasza baza wygląda. Dobra, i tu sobie możemy okna zrobić. Żelaza nam zabrakło, niestety. O. Tu jeszcze będzie drugie okno i oczywiście, no, w tych narożnych tego sobie nie powtórzymy. Chyba, że tutaj. No, w sumie tutaj można, w tych narożnych. Dobry plan, dobry plan. Okej, ale, może te podgrzewacze w końcu byśmy zaczęli robić. Aluminium, tytan, krzem. Tytan mamy dwie. Co ja gadam, krzem? Tak, dobrze mówię, i pręt irydowy. Pręty irydowe, to możemy sobie wziąć dwie sztuki, krzemu mamy. Co było jeszcze potrzebne? Aluminium. Tyle wystarczy na razie i robimy sobie podgrzewacze te trzy, które będą. No, myślę, że tutaj możemy je zacząć robić. O tak, w tą stronę. I ciepełko już znów nam rośnie. Pyk. Nam brakuje niestety tytanu znów. Znów nam brakuje tytanu. Niestety tytan w tym miejscu się nie zebrał. Niestety nie. Dobra, i tytanowe to my mamy. W ogóle żelazo teraz i tytan strasznie nam kuleje, no bo sporo go też użyliśmy, jakby nie patrzeć. Żelazo? Żelazo. Jeszcze tytan, świetnie. Mogłyby te zwykłe asteroidy zacząć spadać. Wcale bym się nie obraził. Wcale bym się nie obraził. Żelazo. Żelazo. Magnes. Magnes na razie nie potrzebujemy magnesu. Magnezu, przepraszam. Krzemik. Kolejne żelazo. O, ile złoża tytanu. Świetnie. Pełny ekwipunek, oh no. W ogóle te super stópki też musimy zacząć znów robić, bo zaraz nam chyba energii zabraknie. A tego byśmy nie chcieli. Tutaj sobie na początku zrobimy oczywiście bazę, czy bazę, informacje o całej terraformacji, żeby było ładnie. O, coś w tym stylu. I tak, ekran terraformacji, to jest ten duży ekran, prawda? Postęp, krzem jeszcze jeden. Tu nie ma krzemu. O, tu jeszcze żelazo było. Do kobaltu możemy wziąć, jeszcze to żelazo dobierzemy. Krzem, trochę magnezu, to może nie. Aluminium ze trzy sztuki, dobra, tyle starczy. Tyle starczy. Postęp terraformacji. Etapy niech będą tu. Ekran terraformacji, ten taki o stanie. Bo chyba go nie zmieścimy tu, co? Kurde, szkoda. Szkoda.
Chyba, że go tu umieścimy. To mnie nie jest to głupi pomysł. To tamtego nie musieliśmy aż tak wysoko robić nawet. Bo aż wchodził. No ewidentnie. O! No i fajnie, tu mamy informacje, tu mamy etapy terraformacji. Jakieś biureczko tu możemy sobie zrobić oczywiście. Jakoś tak ładnie, równo. Jestem pedantem, więc luz. Dobra. Ekran schematów, ekran energii, ekran transmisji i map. Czyli tak, tu będzie ekran schematów i energii po tej stronie, a po tej stronie będą informacje i mapa. Myślę, że spoko. Krzem, nadal kulejemy na krzem. W ogóle coś zjemy sobie. No ewidentnie, ekran schematy. O, prościutko. Pyk. I ekran energii, pyk. Idealnie. Idealnie. Kolejne biurko. Myślę, że tak będzie prosto. I tu będzie ekran transmisyjny. Też prościutko. Pyk. I ekran mapowania. Mikrochip kompas potrzebny do zrobienia. Zaraz sobie to zrobimy. Mikrochip kompas. Krzem, magnes, aluminium. Znów krzem. W ogóle my go nie mamy. Zobaczmy, co on robi. Nie widzę różnicy. Ej, ale ten kompas był tu przecież, kurde. Ej, jestem pewny, że ten kompas był. Ja jestem pewny, że ten kompas mieliśmy. Zobacz sobie na innych odcinkach, naprawdę. No, zabieramy go w takim razie. Ekran mapowania. I niedobór mocy, really? Fuck me. Dobra, nic się nie dzieje. Mamy jakieś pręty jeszcze. Mamy dwa nawet. Mamy dwa pręty, ale nie mamy superstupki chyba. Jedną superstupkę mamy. Żelaza nie mamy. No właśnie, nie ma żelaza. Nic, a nic nie ma żelaza. Minimum 3 sztuki żelaza trzeba jeszcze ogarnąć. Może jest tu? Jedna sztuka. Dobra, druga sztuka. Zuchy tytanu sobie pozbieramy. Tytan jest też bardzo ważnym surowcem. Kurde, 34 minuty nagrania, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach. Właśnie. Wow, a co tu się stało? Halo, halo. Wpadło pod ziemię. Dobra, ja to ogarnę. Widzimy się w następnych odcinkach z Planet Crafters. Trzymajcie się. Hej, hej.